No, ogółem chciałem jeszcze powiedzieć o właśnie, co nagrywałem wcześniej film, co wysłała mnie na święta, tylko ja nie będę pokazywał, jaki adres. Nowak. Nowak Marek. Tylko imię, nazwisko podam. Który wysłał mi właśnie na święta 10 funtów. Bardzo jemu serdecznie, gorąco dziękuję. I właśnie z tej okazji dla jego rodziny, bo tam ma żonę i córeczkę i dostanie na święta od Polaków, od majora, dostanie pocztówkę i pokażę, jeszcze nie jest napisane, o, i opłatek Boży, to właśnie on na święta, jak dostanie, to na święta się będzie z rodziną po prostu łamał i to będzie i ogółem jemu serdecznie gorąco dziękuję, że pamiętał i pozdrawiam właśnie jego cudowną żonę i też dziecko, tylko nie pamiętam, czy to córka, czy to syn, ale po prostu, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i życzę im wesołych świąt i dobrego nowego roku, wszystkiego najlepszego, po prostu to, co po prostu na święta, jak coś ci się przyśni, żeby ci to się spełniło. Po no, prostu... żeby jeszcze jakieś zwierzę przemówiło ludzkim głosem. O, to właśnie, jak może masz kanarka jakiegoś, może być firkał. Może jakiś, nie wiem, może coś, kotka, pieska może masz. Może będzie ci ten, przyjdzie do łóżka i będzie ci na ucho mówił, co masz robić. O, co kaman. Co masz dalej robić, żeby było... Okej. I na ten temat chciałem to powiedzieć i ogółem no wszystkiego dobrego ci życzę i ogółem dla wszystkich. My również życzymy. Pan Meksykano. I pan Krzysztof życzy też. Wesołych, radosnych, zdrowych, pogodnych, radosnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. O, Mikołaj. Tu Mikołaj chyba. Już jedzie. Uśmiecha się już do was. Dziękujemy.